Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj zabiorę Was w kolejne miejsce na mapie Trójmiasta. Myślę, że miejsce wielu osobom bardzo, bardzo znane. I pewnie wiele osób miało okazję być tam osobiście. Natomiast być może nie akurat po sezonie, bo jednak większość z Was przebywa nad morze w sezonie wakacyjnym, czyli latem. A ja postaram się Wam pokazać kawałek Sopotu zimą. Także zabieram Was w tym momencie na plażę i na molo w Sopocie. Z tej racji, że ja akurat dzisiaj muszę jechać do Gdyni, tak, a żeby przejechać z Gdańska do Gdyni, po drodze mijam Sopot, to wyjadę sobie chwilę wcześniej, tak, żebyśmy właśnie mogli razem jeszcze kawałek Sopotu zobaczyć. To co? Zapraszam w takim razie na wycieczkę. No dobra, słuchajcie, jak już jestem też jedną nogą za drzwiami, to jeszcze na szybko outfit dnia, jak to wyjściowo wygląda, w całości się prezentuje w ten sposób. Kremowy golfik z Zary, ten kaszmirowy, znacie bardzo dobrze, nosi się po prostu genialnie, uwielbiam, cudownie, uważam, że wygląda z tym płaszczem, bardzo, bardzo mi się to zestawienie podoba. Jeansy z H&M-u też już się tutaj przewijały, nieśmiertelne. Moje beżowe dasy jakieś, biało-beżowe, tak zawiązane byle jak, bo za chwilę idę do samochodu i tak będę przebierała buty. No i ten nieśmiertelny kamelowy płaszcz, który, jejku, jest ze mną 5, 6, 7 lat. Nawet nie wiem, ja go po prostu zawsze przed sezonem odświeżam, idzie po prostu do pralni, do prania, do odprasowania i dalej robi robotę i wygląda cały czas ok, więc nie ma potrzeby nawet go zmieniać. Tak wygląda w całości. No i co? I lecimy w takim bądź razie na Sopot. Wsiadam do samochodu, jeszcze tak mi się skojarzyło, coś Wam pokażę. Jutro ma być 16 stopni, a dzisiaj mam resztki śniegu na samochodzie. W marcu jak w garncu, nie? Typowe. No dobra, drodzy Państwo, zaczynamy naszą wycieczkę. Trzymajcie kciuki, żeby i w Sopocie, i w Gdyni były miejsca parkingowe, żeby nie było problemu. I żeby było miejsce parkingowe, jak wrócę już do siebie na osiedle, bo dzisiaj wrócę trochę później. Ale w myśl tego właśnie, o czym Wam mówiłam wczoraj, kurczę, nie ma co się bać, muszę tym samochodem jeździć o każdej godzinie i gdzieś to miejsce w końcu znaleźć. Więc dzisiaj będzie taki test właśnie, jak wrócę do siebie, bo będzie właśnie trochę później. To zobaczymy. No i słuchajcie, dojechaliśmy do Sopotu. Pamiętajcie, że w Sopocie parkingi oczywiście są płatne, jak w większości miast, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 20. Uwaga, bo w Gdańsku tylko do 17, w Sopocie do godziny 20. W weekendy macie oczywiście bezpłatne, jedna godzina parkowania kosztuje 3 zł. No i spójrzcie, to co wydawałoby się nie do pomyślenia w sezonie, jak jest pusto. Nie miałam żadnego problemu ze znalezieniem miejsca parkingowego. Nawet takiego mi odpowiadającego. Puściutko. Ruch niewielki, pieszych praktycznie wcale. Ale słuchajcie, jak już jestem z tej strony, to muszę Wam koniecznie coś pokazać. Jesteśmy na Kordeckiego. Tutaj jest wejście w Kordeckiego. Restauracja Toskana. Właśnie. Jak już tu jestem, to trzeba o tym powiedzieć. Słuchajcie, jedna z lepszych włoskich restauracji, jakie znam. Naprawdę pyszne jedzenie, no zamknięci teraz są. No ale w sumie by było otwarte, to i tak byśmy teraz nie weszli. Ale generalnie naprawdę pyszna, absolutnie pyszna włoska kuchnia. Toskana, Sopot. Naprawdę pamiętajcie o tym miejscu. No, a my tymczasem idziemy w kierunku plaży, później się przejdziemy w kierunku mola, nawet wejdziemy na molo. Molo jest jeszcze bezpłatne, bo jak już zaczyna się sezon i trzeba płacić za wstęp na molo, to ja wtedy już nie wchodzę. I to nie o to chodzi, że człowiek nie ma, tylko że uważam, no kurczę, mogę wejść tam o każdej innej porze roku, akurat to jest taki zbędny wydatek, więc w sezonie nie wchodzę, ale dzisiaj będziemy mieli jeszcze okazję wejść sobie bezpłatnie. No i deptak, który też pewnie większość z Was kojarzy, po prawej Flaming. Jeden z bardziej popularnych lokali, zaraz dalej White Merlin. I tak jak mówię, tak pusto. A przyznawać się, kto tutaj latem latał w majtasach albo w stroju kąpielowym. Sopot wypowiedział wojnę golasom tak zwanym. I jest zakaz właśnie chodzenia w stroju plażowym po mieście. No wiecie, trochę ciężko się nie zgodzić, tak? No tutaj faktycznie tak bywało, że potem w samych kąpielówkach czy w strojach kąpielowych tak wchodzono do lokali. No a tutaj jedno, że też po prostu mieszkamy, no a drugie to myślę, że no strój plażowy to jednak plaża, tak? A do lokalu wypadałoby coś tam na siebie jednak przywdziać. Thank you.
Molo, które widzicie w tym momencie za mną, powstało w 1827 roku. Zostało wybudowane przez doktora Jerzego Hafnera. Miał wtedy długość 31,5 metra. Natomiast do końca XIX wieku wydłużono je do 150 metrów, a w 1910 roku do 315. To molo, które znamy w obecnej postaci, powstawało w latach 1927-28. To znaczy wtedy było ono wydłużane. Obecnie molo, cała ta część spacerowa ma 511 metrów, z czego 450 metrów wchodzi w głąb wód Zatoki Gdańskiej. I jest to najdłuższe molo nad Bałtykiem i jednocześnie jedna z największych atrakcji Sopotu. Myślę, że najbardziej charakterystyczny punkt chyba wszystkim Wam znany. Także zapraszam dalej, idziemy na spacer. Zobaczcie, że te łabądki, które są tutaj, one są bardzo, bardzo oswojone i przyzwyczajone do karmienia przez ludzi, bo po prostu wychodzą na brzeg i podchodzą do spacerowiczów. Tutaj akurat Państwo się zatrzymali i statko zaczęło się kierować w ich kierunku. Wszystkie są oczywiście zaobrączkowane, nie wiem czy to dobrze widać, ale mają, czekajcie, spróbujemy przybliżyć. Zobaczcie, są obrączki, ten akurat ma coś jeszcze na szyi, ale nie wiem czy to jest też jakiś sposób oznaczenia. Czy po prostu tam była jakaś rana? Jak przejdziemy sobie pod molem na drugą stronę i spojrzymy w lewo, to tak naprawdę widzicie Gdynię i Orłowo. Tam byliśmy w jednym z ostatnich filmów, nie wiem czy teraz to się uda na tyle przybliżyć, ale mamy widok na molo w Orłowie i na klif orłowski. Czyli idąc wzdłuż plaży jesteście w stanie zrobić sobie właśnie taki spacer po prostu z Sopotu do Gdyni. I bardzo, ale to bardzo taką wycieczkę polecam, naprawdę. Teraz plaża pusta, także jeżeli komuś nie zależy na kąpielach morskich i na wylegiwaniu się na plaży w słońcu, no to poza sezonem jest naprawdę cudowny czas, żeby sobie przyjechać do Trójmiasta, na spokojnie pozwiedzać, wszystko jest dostępne. Z racji, no, że zarówno Gdańsk, tak, Gdynia, no Sopot również, tak, może nie jest, akurat nie jest największy, ale mimo wszystko w Sopocie poza sezonem również działa mnóstwo obiektów, obiektów noclegowych, obiektów gastronomicznych, więc też jesteście w stanie tutaj naprawdę bardzo przyjemnie czas spędzić. Tam z tyłu, za mną, na końcu mola, znajduje się przystań jachtowa. Przystań jachtowa została oddana do użytku w 2011 roku i może tam cumować 100 jednostek. Co jeszcze ciekawe, jeśli akurat chodzi o końcówkę mola, to na tym najdalej wysuniętym punkcie na molo stężenie jodu jest dwukrotnie większe niż na początku. Także myślę, że to akurat może wiele osób zainteresować. A my tymczasem co? Wejdziemy w takim bądź razie na samo molo i zobaczymy sobie, jakie widoki rozciągają się stamtąd.
No i właśnie, teraz ciekawostka, bo myślę, że większość z Was, jak myśli o molo, to myśli o tej drewnianej części wysuniętej w wody Zatoki Gdańskiej. A to nie tak do końca, bo molo tak formalnie składa się z dwóch części. Tej drewnianej, o której właśnie większość z Was myśli, ale i części lądowej. A część lądowa to tak zwany skwer kuracyjny. No to jest plac, tak jak widzicie, on ma powierzchnię około 20 tysięcy metrów kwadratowych. I tutaj znajduje się przepiękna fontanna. Jest, uwaga, uwaga, latarnia morska. Tam po lewej stronie, jak spojrzymy, jest latarnia, można na nią wejść. Wejście kosztuje dla osoby dorosłej 5 zł, dla dzieci 3 zł, a grupy zorganizowane mają wejście za 2 zł. Jest też oczywiście muszla koncertowa. Tutaj odbywają się, o tak jak spojrzycie teraz na wprost, różnego rodzaju koncerty. No i sporo zieleni. Akurat w tej części Sopotu, jeżeli Sopot ma jakąś imprezę masową do zorganizowania, no to jest ona organizowana tutaj. No bo tak naprawdę jest to jedyne miejsce w Sopocie, które tego typu imprezę może pomieścić. I tutaj wejdzie około 6 tysięcy osób. Czyli ten ogromny plac, na którym też na pewno byliście, to jest właśnie tak zwany skwer kuracyjny. I to jest lądowa część molo. Pewnie nieraz przechodziliście obok tych stoisk handlowych, które latem są otwarte. Zimą z kolei, akurat teraz jak widzicie w kadrze, na tym skwerze organizowane jest lodowisko. Teraz jeszcze mamy rozstawione bandy, natomiast nie ma już lodu, lodowisko jest nieczynne, no bo temperatury poszły w górę. No niestety nie było możliwości dalszej organizacji, ale zimą można tutaj z pięknym widokiem pojeździć sobie na lodzie. No oczywiście w tle, w kadrze też cały czas widzicie hotel Sheraton, jeden z najsłynniejszych sopockich hoteli. Za Sheratonem kawałeczek dalej jest Grand. Granda będziemy dobrze widzieli, jak wejdziemy za chwilę na molo. Jeśli chodzi o informacje praktyczne, podejdziemy pod kasę molo, zobaczymy, czy jest cennik, powinien być na zewnątrz cały czas dostępny. To od razu taką informację też tutaj będziecie mieli. O, pierwsze co się może przydać, zapłacicie kartą za wstęp na molo. No niestety, aktualny cennik nie jest dostępny, może on po prostu jeszcze nie jest zatwierdzony, no bo te ceny też się zmieniają, także warto sobie ewentualnie przed przyjazdem sprawdzić. No ale to, co może być cenne, tak, zapłacicie ewentualnie również kartą. A na ten moment wstęp jest bezpłatny. Ja teraz do końca nie pamiętam, czy to w weekend majowy rozpoczynało się płatne wejście. Nie chcę Wam skłamać. Ewentualnie sprawdzę później na stronie i zostawię Wam tu informację. Polecam też, żeby po prostu przed przyjazdem zweryfikować informacje, jak to wygląda aktualnie w tym sezonie. A spójrzcie, mamy początek marca. Tak jak mówię, jesteśmy jeszcze przed sezonem wakacyjnym. Ale, tak jak wspominałam, i w Gdańsku, i w Gdyni będziecie mieli gdzie spać, będziecie mieli gdzie jeść. I tak samo w Sopocie. Zobaczcie, budka z goferkami działa. A jak to w ogóle być nad morzem i nie zjeść goferka? No to się nie liczy. Także spokojnie, nie ma problemu. Gofry z bitą śmietaną poza sezonem też są dostępne. A my tymczasem idziemy w takim razie na molo. Zrobimy sobie spacer, mam nadzieję, do samego końca. Tak jak Wam mówiłam, na samym końcu podwójna dawka jodu. Spójrzcie, jak przyjemnie właśnie. Ile miejsca. Ta część, po której idziemy jeszcze teraz, to jest część, która jest jeszcze na lądzie. Tak jak Wam wspomniałam, cała długość to 511, ale 450 jest w głąb wód zatoki, tak? Więc jeszcze kawałek idziemy, mając pod sobą po prostu piasek z plaży.
też, że Sopot ma charakter uzdrowiska, uzdrowiska morskiego. W leczeniu kuracjuszy pomaga wiatr, który roznosi aerozol bogaty w jod, jak i okoliczne lasy, zwłaszcza te iglaste, no bo one są bogate w olejki eteryczne. Słuchajcie, ja już wróciłam do samochodu, zmarzłam przeokrutnie, nos widzę czerwony, dłonie też całe czerwone, taki mówię, jutro ma być 16 stopni, no ale ja akurat dzisiaj mogłam podjechać do Sopotu, więc chciałam Wam dzisiaj kawałek tego miasta pokazać. Tak jak mówię, no ja akurat jestem zwolenniczką Sopotu poza sezonem, no ale wiem, że jestem mądrala, tak, no bo mam to miasto na wyciągnięcie ręki, więc mogę sobie tutaj generalnie w dowolnej chwili podjechać, a jak ktoś ma te wakacje latem, no to nie ma specjalnie wyboru. Natomiast tak jak mówię, to są wtedy zupełnie dwa różne miasta. No latem jest tutaj tłoczno, jest głośno, jest trochę lansersko, jest trochę przaśnie. Tak naprawdę no, miesza się ze sobą wszystko, tak? Trzeba to po prostu ten letni klimat lubić. Ja na przykład wtedy nie przepadam też za sopocką plażą, bo uważam, że ona też przede wszystkim nie jest czysta, słuchajcie. Tutaj w nocy jest mnóstwo imprez i potem na plaży też się dzieją różne, nazwijmy to dziwne rzeczy. Stąd ja za plażą w Sopocie akurat nie przepadam. No chyba, że mówimy o jakichś takich dalej wysuniętych krańcach w kierunku Gdyni, no to tam jeszcze okej. Okay. Natomiast tutaj przy molu, no według mnie po prostu nie jest najczyściej, tak jak zresztą teraz też widzieliście, tak, no woda też powyrzucała trochę na brzeg, natomiast no to trudno akurat o to mieć pretensje, natomiast no mówię też o takich zanieczyszczeniach fizjologicznych, które tutaj są latem, stąd ja akurat no lubię bardzo, bardzo to miejsce poza sezonem. My w ogóle jeszcze kiedyś sobie tutaj do Sopotu razem wrócimy, bo Sopot to nie tylko molo, tak, to nie tylko skwer, który Wam pokazałam, ale mnóstwo takich klimatycznych uliczek z naprawdę pięknymi, starymi kamienicami, więc tutaj jest naprawdę gdzie się przejść, mimo że miasto jako takie jest niewielkie, ale to myślę, że w takim razie już przy okazji kolejnego filmu. Tak zerkam, bo pan akurat też idzie i patrzy na mnie. W ogóle coś mi się stało z kamerą po drodze na molo, więc teraz już nagrywam z telefonu. Mam nadzieję, że to się odpowiednio przerzuci i będę w stanie dołączyć też do tego filmu. No dobra, słuchajcie, to co? To ja lecę dalej do Gdyni i zobaczymy, czy jeszcze się tutaj coś w tym vlogu wydarzy, czy już dzisiaj niekoniecznie. No okej, słuchajcie, zjechałam już do domu, w ogóle okazało się, że to, że nie działała mi kamera, to była kwestia tego, że po prostu karta pamięci była pełna, szkoda, że nie wpadłam na to wcześniej, to bym po prostu pokasowała filmiki, zobaczę zaraz przy składaniu tego vloga, jak to wyszło te nagrywki z telefonu. Natomiast chciałam zameldować, że bez problemu zaparkowałam dzisiaj. Zaparkowałam bez problemu w Sopocie, tak jak Wam mówiłam, zaparkowałam w Gdyni bez problemu, no może z tym bez problemu to spokojnie, natomiast wjechałam w jedną ulicę, która była najbliżej mojego punktu, żadne miejsce mi się tam nie spodobało, chociaż miejsca były, ale nie takie, jak ja bym chciała. Więc wyjechałam z tej uliczki, pojechałam w kolejną i w kolejnej znalazłam. Ustawiłam się, potem tak postałam, tak patrzę, chyba jestem za blisko pasów. Przestawiłam się raz jeszcze. Natomiast ostatecznie faktycznie, ojejku, włosy mi wchodzą, faktycznie ten samochód zaparkowałam i teraz jak wróciłam do siebie, tak, mimo że są godziny popołudniowe, jest po 15, gdzie już duża część ludzi też z pracy wróciła, wow, są miejsca do zaparkowania, może nie bezpośrednio pod blokiem, no chociaż tutaj też są, ale nie takie jak mi się podobają i w które ja bym sobie swobodnie wjechała, ja mam takie swoje, wiecie, tam bziki, misiunia. Miśka do nas przyszła. Nie takie, jak ja bym chciała, natomiast przy bloku obok było akurat takie, w którym idealnie mogę sobie zaparkować, więc da się. I więcej tego mojego dramatyzowania, ojejku, gdzie ja ten samochód
zaparkuje niż to warte. Więc jak ktoś ma taki problem, no to słuchajcie, tylko jeździć, naprawdę. Tym, że my się zamartwiamy na zapas, w ogóle zobaczcie, no zobaczcie to. No kto tutaj przyszedł? Misiu, słoneczko moje. To, że my się zamartwiamy właśnie na zapas, to nie ma żadnego sensu, no po prostu trzeba jechać. Jak nie w jednym miejscu, to w innym na pewno zaparkujemy. A z misiaczkiem wam powiem, kurczę, znowu tak jakoś słabi. Był już taki faktycznie okres, że jakoś tak i jadła chętniej, tak, bo się okazało, jak jej zaczęłam kupować zwykłą karmę taką mokrą, no to jakoś ona jej najbardziej posmakowała, o dziwo, i była chętna, żeby to w ogóle jeść. Natomiast coś ostatnio znowu nam podupada troszkę. No już mam znowu koc na kanapie rozłożony, bo jakoś tak się ona nie za specjalnie czuje i różne przygody jej się zdarzają, więc mamy po prostu kanapę zasłaną. No dobra, słuchajcie, to idę się zająć w takim razie trochę kotami. Mam nadzieję, że podobała się wam wycieczka do Sopotu. No i co, w najbliższym czasie pewnie kolejne kadry z Trójmiasta, z Gdańska i tym podobne. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia.